tak. A. Najpierw była ciemność, później pojawił się diabeł. Rozbawił mnie, bo wyglądał jarmarcznie. Gdy to zauważył, sceneria przeszła zmianę. Znalazłem się w świątyni prastarej. Na jej środku był kanałek, w którym stałem. Stopy miałem bose, a gdy w wodę spojrzałem, ujrzałem w niej dusze płynące rwącym potokiem poza świątyni otworem. Pojęcia nie miałem, co jest po drugiej stronie, lecz czułem, że rzeki życia jest tam koniec. Jak wodospad, na którego drodze stał Lucyfer w zbroi błyszczącej. Nie przedstawił się, czułem, że to on jest. Powiedział mi w telepatycznej formie, że nie jest tak, jak mówią. Myślałem o tym potem długo, w miejscu, które ta wizja wywołała, gdzie ludzie cierpieli i umierali w nocy za dnia, bo ten tekst nie jest wyssany z palca. 2015, 1 kwietnia, ma transformacja.